Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Program prac legislacyjnych nie przewiduje obecnie przygotowania procedury wypowiedzenia tzw. konwencji przemocowej. Taką informację przekazał minister Adam Lipiński, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Konwencji, którą przeforsował rząd Ewy Kopacz i Bronisław Komorowski, a której uchylenie zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Niestety lewicowe ugrupowania Parlamentu Europejskiego podjęły starania, aby konwencja, która godzi w tradycyjną rodzinę, stała się powszechnie obowiązującym w Unii prawem. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została ratyfikowana przez koalicję PO-PSL w ubiegłym roku. Przeciwko niej protestowało Prawo i Sprawiedliwość, m.in. głosem obecnej szefowej kancelarii premiera, minister Beaty Kempy. Ten potworek legislacyjny, pani marszałek, on nie walczy z przemocą. On tak naprawdę spełnia postulaty środowisk LGBT, środowisk homoseksualnych i dzisiaj przy ich rechocie, przy rechocie pani Fuszary, waszymi rękoma będzie to wprowadzone pod płaszczykiem walki z przemocą domową i przemocą wobec kobiet. Podczas gdy obóz PO, promujący w czasie kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, bronił konwencji, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że ją wypowie. Konwencja wprowadza do polskiego systemu prawnego ideologię. Konwencja jest wielkim manifestem ideologicznym, manifestem ideologii genderowej, feministycznej, manifestem, który opiera się na odwiecznej walce pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jako główne źródło przemocy wobec kobiet konwencja wymieniała tradycyjną rodzinę, co umożliwia szeroką ingerencję administracji w stosunki między członkami rodziny pod jakimkolwiek pretekstem. Tymczasem, jak mówią socjologowie, główne przyczyny przemocy to wykluczenie i bezrobocie. Źródłem przemocy nie jest tradycyjna rodzina, lecz przeciwnie, związki nieformalne i konkubinaty, mówi Tomasz Pitucha, doradca wojewody lubelskiego. W Polsce jest jeden z najniższych współczynników przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W związku z tym już wprowadzanie konwencji spotkało się z wieloma protestami środowisk katolickich, ale również tych, które myślą racjonalnie, myślą realnie. I dlatego zasadnym jest rozważenie i przygotowanie wypowiedzenia tej konwencji. Ocena konwencji przemocowej ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy nie zmieniła się. W wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej minister rodziny Elżbieta Rafalska składa jasną deklarację. Byliśmy jej od początku przeciwni. Szereg wyrażonych w niej poglądów i rozwiązań kłóciło się z naszymi poglądami. Na przykład zapisy związane z kulturowym widzeniem płci. Dla mnie płeć jest kategorią biologiczną, a nie kulturową. Mimo to o rozpoczęciu ewentualnych prac nad wypowiedzeniem konwencji przemocowej nie słychać. To wypowiedzenie powinno odbyć się poprzez ustawę uchwaloną przez Sejm i podpisaną przez prezydenta. Projekt takiej ustawy powinien powstać w resorcie sprawiedliwości, który dziś tematu konwencji komentować nie chce. Wypowiedział się za to minister, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński, który przekazał mediom, że obecnie program prac legislacyjnych rządu nie przewiduje takich działań. Tymczasem sprawa wydaje się oczywista, zwłaszcza że Polska posiada o wiele lepsze i znacznie wcześniej uchwalone przepisy dotyczące ochrony przed przemocą. One obowiązywały na długo przed tym, jak Polska ratyfikowała tę konwencję. W ostatnich latach wielokrotnie kodeks karny był nowelizowany. Temat wypowiedzenia konwencji przemocowej Polska powinna podjąć jak najszybciej. Unia Europejska rozpoczęła bowiem dyskusję, aby przyjąć konwencję jako obowiązujący wszystkie kraje wspólnoty przez głosowanie w Parlamencie Europejskim i zatwierdzenie w Komisji Europejskiej. Po prostu powinniśmy mówić nie, a nie dyskutować ideologicznie w tej chwili z takimi propagandistami Unii Europejskiej, którzy będą bardzo chcieli uczynić właśnie z tego faktu, że ponoć jesteśmy nietolerancyjni, że nie chronimy kobiet. No gdzieś te hasła już znamy i one po prostu są używane przeciwko nam. One naprawdę nie niosą w sobie żadnych prawdziwych treści. Kiedy zatem przyjdzie czas na powstrzymanie serwowanej nam na siłę rewolucji kulturowej, godzącej w naszą tradycję, kulturę i religię? Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza skierować do prokuratury zawiadomienie w sprawie wypowiedzi pułkownika Adama Mazguły na temat stanu wojennego. Z kolei Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wszczyna procedurę uchylenia decyzji o nadaniu pułkownikowi medalu Pro Patria.
Piątek, 2 grudnia i manifestacja przed Sejmem byłych funkcjonariuszy SB przeciw obniżeniu ich emerytur. Na scenę wchodzi pułkownik rezerwy Adam Mazguła i wygłasza zaskakujące opinie o stanie wojennym. A sam stan wojenny. Czy oprócz tego, że byli ludzie internowani, to przecież byli internowani w sposób, no nie powiem, oczywiście były tam jakieś bijatyki, były jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jednak dochowano do jakiejś kultury w tym wszystkim, w tym całym zdarzeniu. I te między innymi słowa stały się powodem do przygotowania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pułkownika Mazgułę. Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej wystąpi do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zdaniem rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza pułkownik Adam Mazguła mógł naruszyć artykuł 255 kodeksu karnego, mówiący o nawoływaniu do popełnienia przestępstwa. Pochwala stan wojenny, a przecież cała Rada Ocalenia Narodowego została uznana za organizację przestępczą, no to ona wprowadzała stan wojenny. W związku z powyższym mamy do czynienia z przestępstwem. Wielu byłych działaczy opozycji demokratycznej chciało, by kłamstwa o stanie wojennym były ścigane, tak jak kłamstwo oświęcimskie, polegające na zaprzeczaniu Holokaustowi. Karanie za kłamstwo o stanie wojennym powinno być usankcjonowane, uważa mecenas Jacek Figurski. To jest fałszowanie aksjomatów, fałszowanie pojęcia dobra i zła, bo naprawdę nie ma niczego dobrego i nie było i nigdy nie będzie w decyzji i o wprowadzeniu stanu wojennego i o samym stanie wojennym. Pułkownik Adam Mazguła, były działacz PZPR, a dziś aktywista Komitetu Obrony Demokracji, jak się okazuje, bez zgody MON, występuje na politycznych wiecach w mundurze Wojska Polskiego. Jest to przestępstwo ścigane przez żandarmerię wojskową i pierwszą karą, najprostszą jest grzywna. No oczywiście, jeżeli będzie powtarzał takie sytuacje, kiedy będzie łamał to prawo, na pewno żandarmeria do prokuratury wojskowej będzie wnioskowała o inny wymiar kary. Za swoje skandaliczne wypowiedzi o stanie wojennym pułkownik Mazguła może stracić także medal Pro Patria. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych wszczął procedury uchylenia decyzji o nadaniu tego medalu. Pułkownik Mazguła do dziś był komendantem chorągwi ZHP w Opolu. Rano zrezygnował z tego stanowiska. Dziś odbyły się kolejne przesłuchania przed komisją śledczą zajmującą się sprawą Amber Gold. Zeznania złożyli śledczy, którzy uczestniczyli w postępowaniach dyscyplinarnych prokuratorów związanych ze sprawą. Prokurator Andrzej Łojkowski do 2013 roku pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. To on przygotowywał wnioski dyscyplinarne wobec śledczych, którzy prowadzili sprawę Amber Gold i dopuścili się w niej wielu uchybień i zaniedbań. Wnioski były jednak źle sformułowane i doprowadziły do tego, że żaden z prokuratorów nie poniósł odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mając już wiedzę od rzecznika prokuratora generalnego, że te zarzuty są kompletnie chybione. To są zarzuty na uniewinnienie, proszę pana. I wszyscy, którzy to czytają, wiedzą o tym doskonale. Pan tych zarzutów nie koryguje i mimo wszystko taki wniosek pozostawia. Śmiem twierdzić, że skorygowanie tych zarzutów o to, o czym mówił pan prokurator Radoniewicz, w niczym nie wpłynęłoby na treść zapadłych w sprawie orzeczeń. Prokurator przekonywał, że postąpił zgodnie z doktryną i regulaminem oraz że nie popełnił błędów w dyscyplinarkach. Amber Gold mogło zakwitnąć w każdej prokuraturze w Polsce. Pana zdaniem w każdej prokuraturze w Polsce. Klopsy się zdarzają i to tutaj był ten klops. Jako druga zeznania przed komisją śledczą składa dzisiaj prokurator Katarzyna Brzezińska, która od 2013 roku pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Już na początku prokurator oświadczyła, że nie będzie składać zeznań dotyczących postępowań dyscyplinarnych śledczych zajmujących się sprawą Amber Gold. Przekonywała, że informacje z postępowań nie mogą być rozpowszechniane publicznie. Nie mogę złożyć zeznań dotyczących przedmiotowych postępowań dyscyplinarnych w trybie jawnym. Jednak już dawno wszystkie akta dotyczące postępowań dyscyplinarnych są jawne. To jest postępowanie jawne dla opinii publicznej i dla wszystkich, którzy są zainteresowani. Takie jest stanowisko prokuratora generalnego. Gdy ostatecznie prokurator rozpoczęła składanie zeznań, wyraziła pogląd, że wnioski dyscyplinarne były dobrze przygotowane. Ja nie podzielam takiego kategorycznego poglądu, że one były źle sformułowane.
Jutro zeznania przed komisją śledczą złoży były prokurator generalny Andrzej Seremet. Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że będzie pytany m.in. o to, co zrobił celem ustalenia winnych zaniedbań. W Senacie trwa debata nad nowelą ustawy Prawo o zgromadzeniach. Projekt ogranicza podstawowe wolności obywatelskie, alarmują politycy Platformy Obywatelskiej. Chcemy poprawić bezpieczeństwo obywateli, odpowiadają parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. W myśl projektu odległość między poszczególnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. W tym samym miejscu i czasie nie mogą odbywać się dwie konkurencyjne manifestacje. 2 grudnia ustawę przegłosował Sejm, teraz trafiła ona do Senatu. Wciąż budzi jednak wiele wątpliwości. Ustawę negatywnie zaopiniowały Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele OBWE. O odrzucenie projektu przez Senat apeluje część organizacji pozarządowych, krytykuje go także opozycja. Ta ustawa jest zła, niedobra. Ogranicza drastycznie prawo do zgromadzeń. Władza, czyli organ władzy publicznej, ma monopol tutaj państwa na organizowanie imprez, zgromadzeń. Czyli można powiedzieć, że władza tutaj stawia się przed obywatelem. Mówił w trakcie debaty senator Piotr Florek z Platformy Obywatelskiej. Ustawa nie odpowiada standardom państwa demokratycznego, alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Mi się wydaje, że jestem przekonany, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla praw i wolności jednostki. Nowe przepisy nie zakazują organizowania demonstracji. Odległość 100 metrów ma zagwarantować bezpieczeństwo zgromadzeń, odpowiadał senator Arkadiusz Grabowski z Prawa i Sprawiedliwości. Ja czytając tą ustawę, ona jest bardzo krótka, nie widzę miejsca, w którym są ograniczone prawa obywateli. Prawa co do miejsca, odległości 100 metrów, może tak. Może to jest jakaś forma ograniczenia, natomiast są też względy bezpieczeństwa. Rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i życia obywateli będą miały poparcie resortu spraw wewnętrznych, zapowiedział wiceminister Sebastian Chwałek. Rozdzielenie czy spowodowanie usystematyzowania tych zgromadzeń w oczywisty sposób zwiększa bezpieczeństwo. Poprawki do ustawy przegłosowanej przez Sejm złożył senator PiS Marek Martynowski. Dotyczą one m.in. wykreślenia przepisu dającego organom władzy publicznej, a także kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze czasu i miejsca zgromadzenia. Takie poprawki zostały formalnie zgłoszone i w tej chwili są w biurze legislacyjnym. Druga poprawka zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczy zmiany terminu wejścia w życie ustawy. Projekt zacząłby obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, nie tak jak przegłosował Sejm w dniu jego opublikowania. Polityka, którą do tej pory prowadziła Unia Europejska w sprawie migracji, nie do końca jest skuteczna i wymaga pewnych korekt, powiedział szef BBN Paweł Soloch. W Belwederze odbyła się organizowana przez BBN oraz MSZ międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom bezpieczeństwa w polityce migracyjnej. Apogeum kryzysu migracyjnego przypadło na ubiegły rok, gdy w państwach Unii złożono rekordową liczbę 1 200 000 wniosków o azyl. Migranci i uchodźcy nadal przybywają do Europy. Skalę zjawiska migracji pokazuje fakt, że do samych Włoch od początku tego roku przybyło ponad 171 tysięcy uciekinierów. Z migracją wiąże się wiele problemów i potencjalnych niebezpieczeństw. Na konferencji dotyczącej spraw bezpieczeństwa w polityce migracyjnej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wskazywał, że unijna polityka imigracyjna wymaga głębokiej korekty. Obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest likwidacja prawdziwych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie. Naszym obowiązkiem jest współdziałanie na rzecz trwałej eliminacji przestępczych procederów prowadzonych przez tych, którzy w sposób często nieludzki karmią się tragedią uchodźców, czerpią z tego zyski. Z kolei sekretarz stanu MSWiA Jakub Skiba mówił, że migracje, jak niemal każde zjawisko czy proces społeczny, mogą mieć skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z migracjami, z uwagi na ich międzynarodowy charakter, łatwo mogą się łączyć pewne zjawiska patologiczne, jak przemyt ludzi i towarów,
handel ludźmi czy terroryzm. Minister Jakub Skiba wskazywał też na fakt, że nasz kraj otwiera się na pracowników ze wschodu. W Polsce przebywa około 1 000 000 ukraińskich imigrantów ekonomicznych i liczba ta szybko rośnie. Co roku przybywa do 13 tysięcy cudzoziemców ubiegających się również o ochronę międzynarodową i krajową. Liczba ta może się zwiększyć. Przed niemieckimi wyborami widać pewną korektę podejścia wobec kwestii migracji. Rodzi się jednak pytanie, czy to nie jedynie zagranie polityczne. Wczoraj Angela Merkel powiedziała na zjeździe swojej partii CDU, że jej politycznym celem jest niedopuszczenie do powtórzenia sytuacji z 2015 roku, gdy do Niemiec przyjechało 890 tysięcy imigrantów. Nie wszyscy z 890 tysięcy imigrantów, którzy przybyli w zeszłym roku, będą mogli zostać, ale każdy z nich traktowany był przez nas jak istota ludzka, a nie element anonimowej masy. Każda sprawa była i będzie indywidualnie sprawdzana. Tymczasem ambasadorowie państw Unii Europejskiej poparli uzgodnione z Europarlamentem przepisy w sprawie zaostrzenia kontroli na unijnych granicach zewnętrznych. Sprawdzana będzie każda osoba wjeżdżająca na terytorium Unii i opuszczająca je, także obywatele krajów członkowskich. W lubelskim ratuszu otwarto dziś wystawę Wilno, miasto miłosierdzia. Ekspozycja ukazuje, jak przesłanie o Bożym Miłosierdziu dojrzewało właśnie w Wilnie. Wystawa powstała z inicjatywy poseł Rity Tamaszunien z akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Ekspozycja składa się z 16 tablic nawiązujących treścią do kultu Bożego Miłosierdzia. Celem było przybliżenie Wilna, okolic Wilna jako tego miejsca szczególnie wybranego przez Pana Boga na objawienia Jezusa Miłosiernego. Podkreśla ksiądz Mariusz Marszałek, koordynator Roku Miłosierdzia w archidiecezji wileńskiej. To w Wilnie święta siostra Faustyna Kowalska otrzymywała objawienia. Tam też powstał jej dzienniczek. W tym mieście także swoje początki miało Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wystawa szybko zyskała zainteresowanie za granicą, głównie dzięki działaniu Polaków. Podkreśla przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski. Udało się zorganizować pokaz tej wystawy w Europarlamencie w Strasburgu i taka wystawa podobnego charakteru była pierwsza za ostatnie 7 lat. Również posłowie z ramienia AWPZHR mocno w to się angażują. Ekspozycję można już było obejrzeć w polskim Senacie. Teraz dzięki wysiłkom europosła Mirosława Piotrowskiego trafiła do lubelskiego ratusza. Chcemy tutaj przypomnieć jednocześnie o chrześcijańskich korzeniach Europy, wielu miejsc w Europie, także Wilnie, Matce Boskiej Ostrobramskiej, która jest Matką Boską Miłosierdzia, jak również przypominamy siostrę Faustynę Kowalską, nierozerwalnie związaną właśnie z Wilnem. Wystawy można oglądać w lubelskim ratuszu w godzinach otwarcia urzędu. Już tylko minuty dzielą nas od pierwszego gwizdka w pojedynku Legii Warszawa ze Sportingiem Lizbona. Zwycięstwo pozwoli mistrzom Polski na występ w 1:16 finału Ligi Europy. Początek meczu o godzinie 20:45. Faza pucharowa Ligi Europy to stawka rywalizacji między Legią Warszawa a Sportingiem Lizbona. Polski klub przystępuje do rywalizacji z gorszej pozycji. Żeby osiągnąć swój cel, musi dziś wygrać. Mimo utraty aż 24 goli i zaledwie jednego zdobytego punktu, wojskowi do ostatniej kolejki zachowali szansę na wiosenne występy w europejskich pucharach. Faworytem dzisiejszego starcia są Portugalczycy. W tabeli grupy F Lwy wyprzedzają mistrzów Polski o 2 oczka. Trener Jacek Magiera podkreśla jednak, że wierzy w zwycięstwo swoich podopiecznych. Piłkarze Legii będą niesieni przez doping swoich kibiców. Fani stołecznego klubu po zakazie nałożonym przez UEFA będą mogli wspierać swoją drużynę z trybun. Legia może upatrywać swoich szans w nieobecności kilku ważnych piłkarzy Sportingu. W Warszawie zabraknie m.in. gwiazdy brazylijskiego mundialu Joela Campbella. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Z Warszawy dla Informacji Dnia Wojciech Heron. A kolejne wydanie Informacji Dnia tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody.
W nocy niemal w całej Polsce temperatura zejdzie poniżej zera. Jutro od rana w południowej części kraju dużo chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Natomiast w pozostałych regionach może nawet padać. Najwięcej deszczu na północy i wschodzie. W drugiej części dnia bez większych zmian. Na termometrach od 0,1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie do 5-6 stopni na zachodzie i Pomorzu. Powieje silny, na północy porywisty wiatr z zachodu. Ciśnienie nadal spada, na barometrach 1025 hektopaskali. I spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. W piątek na przeważającym obszarze pochmurno i deszczowo. Jedynie na południu niewielkie przejaśnienia. Na termometrach od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6-8 na Pomorzu i Zachodzie. Powieje silny i porywisty wiatr z zachodu. W sobotę podobnie, przejaśnienia na południu i południowym wschodzie. W pozostałych regionach sporo chmur i deszcz. Od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9-10 na Pomorzu, Zachodzie i w centrum. Powieje umiarkowany i silny wiatr z zachodu.